Na dzień dobry, mam dla Was zagadkę. Stoję właśnie naprzeciwko stadionu, który należy do zespołu, który gra w Fortuna Pierwsza Liga. Jest to dwukrotny mistrz Polski. Miał też w swoim składzie Grzegorza Latę, kiedy ten był królem strzelców Mistrzostw Świata i był też królem strzelców grając tutaj w tym klubie w Ekstraklasie. Ta drużyna też była jedną z dwóch ekip, jeżeli się nie mylę, w Polsce, która była w ćwierćfinale Pucharu UEFA. Macie jeszcze 5 sekund, zanim Wam powiem, co to za drużyna, zanim się odwrócę. Także odliczanko, odliczanko. Stal Mielec. Zobaczymy, jak sobie radzą w Fortuna Pierwsza Liga i parę ciekawostek na temat klubu też Wam dzisiaj powiem. Leci sobie Metallica, a my oglądamy już końcówkę rozgrzewki obu zespołów. Do meczu zostało do rozpoczęcia niespełna 15 minut, więc powoli drużyny udają się do szatni. A my sobie może powiedzmy to nieco na temat samego obiektu, który, uwaga, spełnia wymogi ekstraklasowe. Jak najbardziej w przypadku awansu drużyny z Mielca i zwycięstwa, czy też zajęcia czołowej lokaty Fortuna Pierwsza Liga, drużyna mogłaby grać w ekstraklasie na swoim stadionie, co przy historii tego klubu jest naprawdę bardzo istotne. A historia tego klubu, tak jak już Wam powiedziałem, jest o tyle ciekawa, że klub rzeczywiście w latach 70. był naprawdę bardzo silną ekipą w Polsce i również ćwierćfinał Pucharu UEFA świadczy o tym, że i w Europie potrafił sobie radzić. No tylko jak to z polskimi klubami bywa, niestety dopadł go gorszy okres, a najgorszy okres dopadł go w połowie lat 90. kiedy drużyna miała problemy ze stabilnością finansową, nie miała pieniędzy na wypłacanie pensji i klub został zwyczajnie rozwiązany. Więc założono stowarzyszenie, które miało zgłosić drużynę do rozgrywek już od czwartej ligi. Nie udało się zebrać zespołu, więc sezon później drużyna rozpoczęła od sezonu piątej ligi. No i od tamtego czasu radzi sobie coraz lepiej. Teraz jesteśmy w Fortuna Pierwsza Liga i zobaczmy, jak drużyna radzi sobie w tych rozgrywkach. Otóż w przypadku zwycięstwa drużyna ma szansę na awans na drugie miejsce w tabeli. Jest 1-1, 45 minuta i czy mamy zmianę wyniku? 45 minuta spotkania. Stal Mielec wychodzi na prowadzenie 2-1. Marsz Imperium odegrany tuż przed startem drugiej połowy. Powiem Wam 2-1. Cieszy to z dwóch względów. Po pierwsze dlatego, że Stal gra bardzo fajną piłkę. Spośród tych drużyn, na których byłem do tej pory, ta piłka z pierwszej ligi, Fortuna pierwszej ligi, podoba mi się najbardziej. Kilka naprawdę bardzo fajnych akcji. Poza tym odrabiali. Praktycznie od początku meczu drużyna przegrywała i próbowała. W końcu te dwie bramki udało się zdobyć. A po trzecie, w tej kolejce Fortuna płaci za każdy strzelony gol 2000 zł na rzecz Fundacji Polsat. Dlatego im więcej bramek, tym lepiej. W ogóle bym się nie smucił, jakby ten mecz zakończył się jakimś hokejowym wynikiem. Ale naprawdę szacuneczek dla Stali, bo dobrze się to po prostu ogląda. Mam nadzieję, że udało Wam się usłyszeć doping, który dochodzi z drugiej trybuny. Fakt jest taki, że z tego, co powiedzieli mi tutaj chłopaki przed meczem, jest jakiś konflikt pomiędzy młynem a tutaj zarządem klubu i doping jest o wiele słabszy niż zazwyczaj, ale mimo to, no znowu, dobiega do nas. Naprawdę mimo wszystko, jeżeli to nie jest jakieś przerwanie protestu, no to dzisiaj jest w miarę głośno i naprawdę w porządku się tego widowiska ogląda, zarówno to, co się dzieje na boisku, jak i na trybunach. Muszę przyznać, że fakt, że zimę spędzi Stal Mielec na trzecim miejscu w tabeli, cieszy mnie. Wydaje mi się, że takie drużyny w ekstraklasie mają rację bytu. Po pierwsze, fajna gra w piłkę.
jeszcze w tej drugiej połowie, chociaż zakończyło się wszystko 2-1, mieli kilka okazji. Zabrakło trochę skuteczności, ale naprawdę wyglądało to dobrze. Fajny atak pozycyjny, dobre wychodzenie do kontrataku i tylko w tej końcówce oddali inicjatywę Bytowi, ale mimo wszystko naprawdę ta gra wyglądała dobrze. Do tego historia klubu, stadion dostosowany do Ekstraklasy, a to jest przecież ważne, żeby kibice mogli oglądać swoją drużynę, więc to jest kolejny bardzo duży plus dla Mielca. No i będę trzymał kciuki, będę obserwował, a ogólnie w tej kolejce padło 19 bramek, jeden mecz jest jeszcze przełożony, Chojniczanki, jedyny remis z Romkowy, 0-0 Sandecji z GKS-em Katowice. To oznacza, że 38 tysięcy złotych Fortuna wpłaciła w akcji Fortuna za gola. Także no, skuteczność niezła, bardzo ładna sumka. I zimujemy do marca. W marcu widzimy się znowu na boiskach pierwszej ligi. Jeszcze parę drużyn chciałbym zobaczyć i opowiedzieć wam ich historię. Gasną światła, więc ja też się zwijam. Przemarzłem strasznie, ale warto było. 3,5 godziny jechać tutaj na mecz. Teraz 3,5 godziny będę wracał, ale jestem zadowolony z tego, co zobaczyłem. Mam nadzieję, że wy również. Trzymajcie się i do następnego razu.